przeglądarkę szukasz już dobrego gracza. Patrzeć widzisz Minecraft i Minecraft cię otacza. Lecimy dalej, wchodzisz teraz na ten kanał. Patrzysz na filmiki, to nie jest żaden banał. Może chcesz przygód, znajdziesz się u Kusiego. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony zwariowany Kusim Murzyn, jak to wszyscy mówią. No i witam was w kolejnym odcinku z serii Przegrajmy z Kusimem w Minecraft. Tak, Minecraft, moja ulubiona gra, jedna z ulubionych. Dobra, mianowicie postanowiłem, że w końcu ruszę odbyt i wybuduję ten mój domek, który... Czekajcie, gdzie jest wyjście na dach? O, tu. Kiedyś pamiętam, mówiłem wam, że zbuduję sobie swój domek, który zarys już możecie widzieć tam, z daleka. I to będzie mój pierwszy oficjalny dom, który będziemy w dzisiejszym odcinku budować na zasadzie przyspieszonego tempa. Będzie przyspieszone tempo, wy będziecie sobie mogli to zobaczyć w przyspieszeniu. Jeżeli nie, to będziecie musieli trafić gdzieś na moment, albo ja wam dam adnotację, gdzie minąć ten, jak buduję, i zobaczycie już gotowy dom. Więc to by było na tyle. Ja tam schodzę na dół, pokażę wam tylko, co zrobiłem. Czekajcie, tutaj, na mój mini balkonik. Skok do wody. Pięknie, jaki ładny jumping. Dobra, teraz tutaj i pokażę wam zarys. Tutaj są jakieś koty, ja na razie kotów nie chcę. No i tak jak już wspomniałem, tutaj miałem plany, że tu będzie molo. Molo szło do przodu. Tutaj będzie do przodu. A ja tutaj będę miał domek. Tu będzie główne wejście. Dom będzie wykonany z sandstone'owej cegły i z tego dżunglowego drewna. No i tak, tutaj będzie wejście, tak będzie się to prezentowało, tu będzie jakoś fajnie ozdobione. Dalej, po wejściu będziemy mieli przed sobą salon, czyli tu będzie salon w tym miejscu. Tu będzie kuchnia w tym miejscu. Tu będzie jadalnia, którą już przymierzałem. To jest taka mini jadalnia. Tu będzie zejście do podziemnych rzeczy, takich jak na przykład kopalnie czy inne pierdoły, a tu z kolei będzie nie wiem co. Ogólnie tutaj już wszystko, cały zarys widzicie, nie wiem jak się za bardzo wznieść, ale to budynek wygląda tak jak taki troszkę plus. No i wszystko tutaj mniej więcej już mam poprzygotowane, tutaj dużo rzeczy mam, jak wykopywałem tutaj to wszystko, bo tutaj to pół tej góry to musiałem wykopać, bo ta góra ciągnęła się, już wam pokazuję dotąd. Dotąd się ciągnęło to, tu. To wszystko, tutaj był dirt jeszcze. Dlatego muszę to teraz w tym momencie, musiałem to wykopać. No dobra, to by było na tyle. Ja tutaj gdzieś stanę w jakimś normalnym miejscu. Czekajcie, jakieś miejsce znajdę. Tutaj. Wejdziemy, staniemy sobie na górze i pokażę wam, jak to wygląda już gotowe, kiedy to skończę. Nie, spadłem. Nie spadłem. Czekajcie, jakoś tam trzeba jakoś się tam dostać. Stań tutaj. Mam jakiś materiał przy sobie? O, mam dirta. Dobra, jeszcze raz, czekajcie. No nie tutaj! Ja pierdzielę. Dobra. Wejdziemy. No co to jest? I tak się mniej więcej prezentuje zarys mojego domku. On nie ma być symetryczny, po prostu domek jak domek. Ja tu gdzieś stanę w jakieś miejsce, żeby było to dobrze widoczne. Czekajcie, jakieś miejsce dobrze widoczne. Tutaj, czekajcie, zrobimy coś takiego. O! I widzimy się tutaj, gdy skończę już mój dom. Więc trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę.
Like everything was a party. Only 18 years deep and now we're getting started. Finish line clear, so we focused on the target. Wouldn't it be nice if we saturate the market? And wouldn't it be great if we could just simply rage and never think about calm down or act your age? I say hey, hands up, the record plays. Wouldn't it be great if I could live on stage? Let me introduce you to the duo in a dream. Wouldn't it be nice if we blew up on the scene? Two shows and kudos, so you know what I mean. Wouldn't it be cool to have a name up on the screen? And wouldn't it be great if I could make you a fanatic? Accumulate a following like dust up in the attic. And if you hear her hollering and people go ecstatic, you know it must be us, cause we always wreaking havoc. See, I just wish the people could relax and look beyond. But this year's right or wrong, just appreciate the song. Cause the music's not about cold drinks and hidden bars. It's the cool June pool tunes, so y'all should come along. Turn this on, tell me, do you feel enticed to get up on your feet and make the most of the night? Find someone you like, just take a chance and roll the dice. You could end up making memories, now wouldn't that be nice? I'm up high right now. Wouldn't it be nice if I never came down? Always on the rise, I forgot about ground. I just wanna live on the top somehow. Someday, maybe I'll find the key to the good life. Spend my days on cloud nine. Yeah, now wouldn't that be nice? Imagine waking up to a place like heaven, where I can say we're steady on the rise, so 11. And you can shut me out and say I'm stuck and wishful thinking, but I know that when it happens, we gon' stop and let it sink in. Cause speaking of heaven, I'ma settle in the sky, chill up on the clouds, then I get up and I fly to a place where the white tips waves roll in. Feeling golden in the moment till the sun grows thin. Then boom, bring out the moon, I'm the man in it now. So if you're looking up, you should stand and get loud. Say, wouldn't it be great if this night never ends? And we could fade away to that life or pretend like nothing really matters outside of the song. And I'm on a buzz going infinity and beyond. So catch me if you can, but I'll be in Japan. Or maybe 212, possibly Amsterdam. I'm headed around the world,
plug, mine going, I let it swirl. You twist it, I'm gonna twirl. I'm just sticking to the plan. Bam, I said imagine, living like Aladdin. Having someone granting your wishes, and if it happens, I'm asking to fly away to a place where every day everything is laid back, all great, always. So, see you later, I guess that'll talk to you soon. Cause I'm gone, you can see me go over the moon. I'm up high right now. Wouldn't it be nice if I never came down? Always on the rise, I forgot about ground. I just wanna live on the top somehow. Someday, maybe I'll find the key to the good life. Spend my days on cloud nine. Yeah, now wouldn't that be nice? Someday, maybe I'll find the key to the good life. Spend my days on cloud nine. Yeah, now wouldn't that be nice? Tak, już jesteśmy. Nareszcie skończyłem pracę nad tym domem. Jezu, ile on mi zajął czasu. To cały teraz mam zegarek, zajęło mi wszystko, zajęło mi dokładnie 2 godziny i 42 minuty. Co do sekundy, powiedziałem teraz. Dużo tego. Czekajcie, poniszczę jeszcze te liany, bo one naprawdę mnie denerwują. Czekajcie, tutaj na dole było, pamiętam. Oła. O, to. Tutaj. 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 No, od razu jakoś w miarę to, o, tu miałem. Aj! Kurde. Dobra, nieważne.
No, dom się prezentuje jak prezentuje. Mi się bardzo podoba. Fajną kombinację zastosowałem. Czekajcie, zobaczę, czy dźwięk nie jest za głośno. Jest za głośno. Fajną kombinację zastosowałem moim zdaniem. Tylko tu jeszcze się zastanawiam, czy dać coś takiego jak to. Czekajcie. Czekajcie, jakby to wyglądało. No, to tak trzeba będzie pozamieniać. Ja to pozamieniam sobie już poza odcinkiem. Myślałem, że to jakoś fajnie będzie wyglądać. Ale o co mi się akurat dom podoba, już was, ja tu jeszcze bardzo dużo rzeczy w nim nie dokończyłem, ale już nie wiem, ile ten odcinek trwa w tym przyspieszeniu, ale na pewno długo. I tak, przyspieszenie, to niech tu zostanie, tutaj jeszcze. Przyspieszenie było, nie było mojego komentarza, była muzyczka. No i w następnym odcinku, nie wiem, udekorujemy ten dom, zrobimy magazyn w tym domu, tam kopalnię trzeba zacząć już kopać. Już was wprowadzam do środka, chwilka, tylko jeszcze tu poprawię, o. No, teraz jest ładnie. O, ładny dom, taki dżunglasty, podoba mi się. No i tak, wchodzimy, co tu za jakieś zbiorowisko kotów jest? Jeja. Dobra, wchodzimy. Tu będzie wszystko wyłożone tym takim, o, takim drewnem, ale to już wyłożę poza odcinkiem, bo tu dużo wykładania będzie. O. To wszystko będzie tak wyłożone. Do końca wszystko. No i tu będzie prawdopodobnie, nie wiem co, tu będzie zejście do innych takich pomieszczeń jak podziemia i tak dalej. Tu będzie kuchnia, tu będzie jadalnia, a na górze zrobię sobie jeszcze balkon tutaj, to będzie balkon i w tym balkonie będzie można, będę spał i na górze będzie sypialnia, ale to wszystko zobaczycie już w następnym odcinku, jak już wszystko dokończę, już dom dokończę bez tej kręcenia tego w przyspieszeniu. Tak mniej więcej się prezentował, piszcie co na ten temat sądzicie na temat tego domu. Nie wiem, jakby go tutaj wam dobrze pokazać, bo ja nie mam chyba tu żadnej modyfikacji wgranej. Mi się podoba, mi się bardzo podoba. Ten dach troszeczkę jest za wysoki. Tak myślę, żeby go nie skrócić o jeden, a to wszystko się zobaczy. Nie, mi się podoba. Nie będziemy go skrócić. Dobry jest. Fajnie wygląda. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Cześć!